Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Clash Royale. Clash Royale dawno nie było, no i prawdopodobnie, no, Clash Royale, no... Nagrywam ten odcinek, bo mam dla was opening, a Clash Royale też nie będę nagrywał już tak jak kiedyś, no bo... No, można powiedzieć, że ta gra umiera, tak... Ale gram w to, gram w Clash Royale nadal. Tak, wiecie, czasu do czasu. Dobra, bez zbędnego przedłużania, bo wszyscy czekają, co wyleci. Nie wiem, z Magical Chestów na pewno poprawili, to jest 8 epików teraz, ale zaczniemy od Gianta. Goldzik, Egze, Royal Hogs, Flying... Aha, no i elit. No, gold, z golda się cieszę. No to teraz epic chest. Polemy oczywiście na lawę, inferno, balony. Lawa, inferno, balony, no wszystko co w moim deku. No bo legend to mam wszystkie legendy, to tak jakby... A, no i na logę. Ewentualnie, bo 3 na 4 to będzie pierwszy na legenda na trzecim levelu. Wiecie, przydałoby się. No tak, ale na arenie gram tym deckiem. Ten deck to jest tylko taki, wiecie. Wybieramy golda na ten, żeby rope zrobić. Z wydropionych Magical Chestów nigdy nie miałem legendy i z tego co widzę to się nie zmieni. No właśnie. Dobra. Uliczka. No dobra, no to teraz wisienkę na torcie. Super Magical Chest. Goldzik, no goldzik. To się przyda. Battle Ram, Gianty, Spear Gobliny. Prawdopodobnie będzie legenda. Lightning, Freeze. I jaka legenda, Inferno Dragon Srainer. No dobra, może być Srainer. Klątwa nadal działa. No cóż. Dobra. Taki drop. No i cóż. Dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Na razie.